Marcin, Polish Zombie, Wrząsek! I uwaga, jak jest Marcin Wrzosek, to musi być też wiśniowy dziczek, także dawka energii, kofeiny przed startem tego media treningu. Polish Zombie już po raz kolejny w organizacji Fame. Przez ostatnie tygodnie, miesiące żmudne przygotowania, wcześniej długa rehabilitacja po tej potwornej kontuzji, którą widzieliśmy w pierwszym starciu z Piotrem Szeligą, ma coś do udowodnienia. Twierdzi Polish Zombie, że to był wypadek przy pracy, ale nie chce szukać wymówek. Chce wszystko potwierdzić w trakcie rewanżowej walki ze swoim oponentem. Doświadczenie. To jest gość, który nie boi się żadnych wyzwań. W walkach sportowych mierzył się z najlepszymi w tym fachu, jeśli chodzi o płaszczyznę MMA. Natomiast przypominamy, to jest walka w formule K1, rewanżowy pojedynek. Spory background, jeśli chodzi o tę walkę, także emocjonalny dla Marcina Wrzoska. Rozdział drugi tej batalii już jutro. Tyle, jeśli chodzi o Marcina Wrzoska. Dziękujemy serdecznie. Natomiast teraz zapraszamy na scenę jego przeciwnika. Piotr Szeliga! Szeliga. Wygrywał już raz z Marcinem Wrzoskiem przez kontuzję. Twierdzi, że jest w stanie to udowodnić w rewanżowym pojedynku. Sporo zmian, jeśli chodzi o sztab i przygotowania Piotra Szeligi na ostatniej prostej, ostatnie tygodnie w nowym klubie z nowymi trenerami. Natomiast ta głowa jest u Piotra Szeligi zdecydowanie spokojniejsza. Tak twierdzi, że wszystko zostało już poukładane. Wchodzi do walki postawić tylko kropkę nad i. Uśmiech na twarzy, jest zadowolenie, jeśli chodzi o Piotra Szeligę. Zobaczymy, czy tak samo będzie już jutro podczas gali Fame 19 w rewanżowej konfrontacji z Marcinem Wrzoskiem. Dziękujemy, Piotr Szeliga, a na scenie Marcin, Polish Zombie, Wrzosek! Marcin, Polish Zombie, Wrzosek już za moment na wadze po raz kolejny w organizacji Fame. Jak zwykle humor dopisuje, ile wnosi na wagę Marcin Wrzosek. 82, 200 zbijać kilogramów nie trzeba było, także uśmiech na twarzy bardzo szeroki. Zapraszamy na scenę jego przeciwnika. Piotr Szeliga! Tutaj ten gabaryt zdecydowanie większy i pewnie też kilogramy będą znacznie większe niż zombiaka. 99,300 to jest oficjalna waga Szeliego przed rewanżową konfrontacją z Polish Zombie Wrzoskiem. Pierwszy pojedynek wygrany przez kontuzję, natomiast tu stawka idzie w górę. Ale ci bęber wjechał. No zobacz. Chcesz mi guzik dać? Nie. Tak zrobiłeś tak. Walka Wrzosek Szeliga już jutro. Kupujcie pay-per-view na Fame MMA TV. Jest gorąco, jest hot przed tym pojedynkiem. Marcin, dla ciebie to ważna historia z prostej przyczyny. Przegrywałeś pierwszy pojedynek. Nawet nie patrząc na te okoliczności, to w rekordzie jest czerwony kwadracik. Porażka, na pewno tobie to ciąży. Jutro wchodzę, rozpierdalam Szeligę, wypijam wiśniowego dzika i wracam do córki i narzeczonej. Jak kiedyś powiedział Linda, w imię zasad. A ty dostaniesz jutro w pizdę, ale przynajmniej spłacisz komornika. Na razie. Bang!
Bang! Mocny punchline ze strony Marcina Wrzoska. Jaka jest odpowiedź Piotra Szeligi? Normalna, no. Wychodzę i go rozpierdalam. Tutaj nie ma innej opcji w ogóle. To, co sobie on pierdoli, to sobie pierdoli, ale już raz wygrałem. Teraz będzie drugi raz. Będzie drugi raz, zapowiada Piotr Szeliga. Wielkie brawa, jeszcze słówko. Marcin mówił, że piorun nigdy nie uderza w to samo drzewo dwa razy. To zobaczymy teraz. Teraz jak pierdolne, to już więcej nie wróci tutaj. Więcej nie wróci. To jest deklaracja ze strony Szeliego. Przed jutrzejszym pojedynkiem...